Gwiezdne Wojny to jest takie wypełnienie mojego życia. Czuję się jak bohater właśnie, tam jeden z tych bohaterów we wnętrzu tych całych Gwiezdnych Wojen. Od 40 lat. Głównie modele powstają od podstaw, czyli to są modele, nie są gotowe żadnych pomocy, nie są plany, nie ma planów. Ja buduję po prostu, planuję i buduję model od podstaw do samego końca, czyli to są modele takie trochę koncepcyjne. Na tej wystawie mamy kilka modeli w skali 1 do 1. Jest R2D2, jest Droideka, to jest, można powiedzieć, model jedyny w Europie, no może nawet i na świecie. Jest robot B1, to jest troszeczkę koncepcyjny. Jest AT-ST wielkości 1,5 metra, 1,60 m wysokości, z tych takich większych, nie? Oraz wiele mniejszych. Jest jedyny model, można na pewno na świecie, to jest model Juggernaut, tak się nazywa ten model z Zemsty City, z Gwiezdnych Wojen. No nie udało się nikomu jeszcze zbudować, jestem, można powiedzieć, właścicielem jedynego takiego pojazdu na świecie. I z tego jestem dumny i zadowolony. Wykorzystuję praktycznie wszystko, co się da odciąć, wyciąć, czyli od długopisów po końcówki, po perfumkach, szczególnie zakrętki, bardzo fajne kształty, uchwyt z walizki, nawet jest... W jednym modelu jest dmuchawka po lekarstwie. No lekarstwo takie no i mamy, nie, bo że też chciałaby bardzo uczestniczyć w tych Gwiezdnych Wojnach, więc są też wklejone, aczkolwiek no, to, co mamy pod ręką, rzeczy, które się wyrzuca, ja próbuję wykorzystywać to taki pozytywny recykling, można to tak nazwać. Nie? Co się da przekleić i klej to złapie, to próbuję to w moich modelach Gwiezdnych Wojen wkleić. R2D2 to w sumie tak można powiedzieć, że on powstawał około miesiąca, nie? Ale bo to nie było aż takich materiałów. To jest taka wersja uboższa, taka szybka, bo te modele nie miały w zasadzie podróżować. One miały stać w domu, w pokoju. Ja miałem się tylko nimi cieszyć, ale... Ktoś zobaczył, zaproponował, wyciągnął z domu i tak się to zaczęło, nie? No modele powstają no, przez kilka miesięcy, jest to monotonna jednak praca i długa, bo mimo wszystko brak tych dostępnych, gotowych materiałów no, zmusza mnie do wykonania każdej jednej części z osobna, z tych różnych odpadków, z tego wszystkiego, to żeby to było w miarę podobne, bo staram się robić podobne, nie są to repliki, ale muszą być podobne, z zachowaniem jakichś tam przynajmniej iluś procent, prawda, że ktoś popatrzy, aha, jest to na tym właściwym miejscu. Także 5 miesięcy, tak średnio, liczę to 8 godzin dziennie. Niektóre modele 8 godzin dziennie, bo tyle nieraz średnio się zajmuje po pracy 8-godzinnej, potrafię 8 godzin jeszcze stać przy tym, co dziwne, że nogi mnie nie wolą, że przyjeżdżam z pracy, jestem zmęczony i 8 godzin potrafię stać. Zamiast siedzieć i sobie to będę stał, wisiał nad tym, ale to jest taka satysfakcja, to jest taki wypoczynek dla mnie. Idę spać zadowolony, bo coś mi wyszło. Zależało nam na tym, żeby ferie dla dzieci i młodzieży z powiatu ciechanowskiego były inne. Chcieliśmy połączyć pasję z możliwością kreatywnie spędzonego czasu wolnego, dlatego też taki pomysł. Przede wszystkim chcieliśmy też pokazać pasję wyjątkowego człowieka, modelarstwo pana Maćka Kwolka, które jest naprawdę godne pokazania, przede wszystkim unikatowe. Każdy, kto z bliska zobaczy te modele, jest zachwycony precyzją ich wykonania. To przede wszystkim. A druga kwestia jest taka, że te modele wszystkie są wykonane z odpadów, z rzeczy zbędnych, czyli to jest tak zwany, jak to pan Maciek mówi, pozytywny recykling. Także to jest wtórne wykorzystanie materiałów już nieużytecznych w sposób wyjątkowy. Także ta wystawa i te modele, które tworzy pan Maciek, naprawdę, naprawdę są godne pokazania. Chciałbym też podziękować współorganizatorom tej wystawy. Pomysł jest rzeczywiście pani starosty, ale trzeba było zaangażować, albo należało fachowców, tak? Od scenografii, od też opieki nad dziećmi i to jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki i Powiatowa Biblioteka. Ten budynek niedawno oddany, on zaczął wchodzić z nowym impulsem w życie, także myślę, że to jest istotne.